Siemanko, doktor Adrian z tej strony. Tak, tak, dobrze widzicie. To jest zeszytka z naklejką Champions League 2013-2014. No i dlaczego tak dziwnie zaczynam? Dlatego, że prawdopodobnie jest to ostatni unboxing na moim kanale, jeśli chodzi o tego rodzaju saszetki. Zostało mi ostatnie 13 saszetek, które dzisiaj chcę otworzyć. Natomiast jeżeli nie uda mi się już zbierać wszystkiego, prawdopodobnie mi się nie uda, no to postaram się powymieniać z Wami. Także no, nie będę już raczej kupował te serze. Po pierwsze, one są już bardzo ciężko dostępne u nas w sklepach. Po drugie, już mi się trochę, powiem szczerze, tak już te naklejki opatrzyły. Także nic, to zaczynamy, pojedziemy po kolei. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzimy tutaj jakiegoś świecącego już. Niestety jest późno w nocy. Druga jest prawie druga, no. Balotelli. Fajna naklejka, niestety już. Telo, Samaras, Szule, Lombarec. I to są wszystkie. No to są bazóweczki. Zobaczymy, co będziemy mieć dalej. Niestety ja dzisiaj mam tak ustawiony fokus, żeby na bliskie, że zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast ten dalszy plan, który jest mnie ważny, jest rozmazany, ale ten pierwszy macie lepiej, także wydaje mi się, że tak jest ok. Denis Praet, też fajna karta. Hosiner, Machado, Yaya Touré, Senna. To już była druga saszetka, na razie w każdej saszetce mamy świeciaka z informacji, jakie uzyskałem z Max Collection. W styczniu ma pojawić się edycja naklejek 2013-2014 saszetek. Wiem, że już są albumy dostępne w marketach, natomiast naklejki się mają pojawić w styczniu. Niektóre sklepy już podobno w grudniu były, ale były jakieś tam problemy logistyczne. Ale nie wiem, ja raczej się nie podejmę zbierania naklejek z T-Mobile'a. Jakoś te naklejki mi za bardzo jednak nie podchodzą. Po drugie, za dużo serii prowadzę na kanale. Teraz jeszcze się wkręciłem w mecz Ataxy. Niebawem będę otwierał boksy z Messim. No także trochę tych serii jest, a chciałbym zacząć, kurde, jakąś kończyć, a nic nie potrafię zakończyć niestety, no. Mertensacker, Szal, tu mamy logo FC Porto, mamy Fernandino i mamy Quintero, no. Także raczej naklejki. Naklejek raczej nie będę zbierał, może jedynie zostaniemy przy naklejkach z właśnie Champions League. Valbuena to jest powtóreczka. Bowser, Maggio. Dobra, a kurde, to nawet nie wiem, czy to są dwie. Nie. Dobra, nie ma co się tutaj pierdzielić. Jutro postaram się wrzucić ten filmik, wrzucę jeszcze jeden prawdopodobnie z niemieckiej gazety, niemieckiego Just Kick It'a, jeśli chcecie oczywiście. Mało ciekawe wam powiem, te saszetki są. Wiem, że na stronie Panini można kupić jednorazowo 50 kart w cenie 60 groszy, znaczy naklejek. W cenie 60 groszy za jedną naklejkę. Powiem wam szczerze, nie jest to za głupi pomysł, natomiast ja mam takie zasady, że nie kupuję kart po prostu. No. Jak coś, to się wymienia, natomiast nie kupuję. Beznadziejne są te saszetki teraz. Nic nie wpada. Może teraz coś. I znowu nic. Powtóreczka. Funteler. Ale beznadzieja. Ojej, dobrze, że kończę z tą serią, bo jakby tak miało być za każdym razem, bo powiem szczerze,
tymi naklejkami to było dziwnie, bo jak zaczynałem zbierać je, to trafiało się naprawdę z tych sieciaków mnóstwo. Po 3 straszetce były, także... A teraz jest końcówka, no zobaczcie co się dzieje. Same bazóweczki. Kolejne mamy bazóweczki. To jest nie do pomyślenia. Ja mnie tylko przekonuję, nie, jest tutaj, jest. Royce, jest Piszczek, no to wszystko jest, Drogba tak samo jest u mnie już na w albumie. Nic nowego nie wpada. Niestety zostały dwie saszetki ostatnie. Nic chyba nie trafimy. Godnego uwagi. No raczej nie. Ostatnia saszetka na moim kanale. Prawdopodobnie, zaznaczam prawdopodobnie, bo to nie wiadomo co jeszcze życie przyniesie, może się coś jeszcze zmienić. Manchester United to jest powtórka. No, dobra, uzyskaliśmy. Otwaliśmy 16 saszetek. Unboxing był ogólnie rzecz biorąc bardzo słaby. Właściwie chyba najsłabszy unboxing z wszystkich, które przeprowadzałem na moim kanale z naklejek. Uzyskaliśmy takie naręcze bazówek oraz kilka, dosłownie kilka kart świecących. To jest Manchester United, Drogba, Valbuena, FC Porto, Braet, Balotelli. Żadnej saszetce na 13 nie trafiło nam się więcej niż jeden sieciak, a większość właściwie, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak. A większość saszetek to były bazówki, bo otwaliśmy 13 saszetek, 7 było bazowych, w 6 były po jednym świeciaku, także no to by było tyle. Jeżeli macie jakieś propozycje wymiany naklejkami, zaznaczam naklejkami, nie wymieniam kart na naklejki, naklejki na karty. Jeżeli macie jakąś fajną kolekcję naklejek do wymiany, zapraszam na PW. Głównie chodzi mi tutaj o kilka świecących, ale także brakują mi bazówki, więc macie na zbyciu, dajcie znać, wymienimy się na pewno. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, hej!